Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Ruszył nabór do szkół podstawowych, a wraz z nim odżyły pytania dotyczące sześciolatków. Jarosław Lewandowski, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Rodzic może już działać. Ma prawo wybrać 3 placówki, do których chce zapisać dziecko. Liczymy na 3 klasy, ale jak to będzie, czas pokaże. Czytając prawo wprost, musimy dojść do wniosku, że to sześciolatek powinien być w tej chwili zarejestrowany w szkole. Ten temat za kilka minut, a na początek tematy dnia. Niezłomni w walce o wolną Polskę i wyklęci przez powojenny rząd. Został zakatowany na śmierć. W regionie trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To bardzo ważni ludzie, którzy robili wszystko, aby Polska była Polską. Nowi pracownicy, szkolenia i program informatyczny. Samorządy przygotowują się do realizacji programu 500+. Zdaje się, że też to wszystko będzie gotowe. Za miesiąc ruszy przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczeń. Nie ukrywam, pieniążki są potrzebne. 6 ton nielegalnej krajanki tytoniowej, 5 aresztowanych osób. Akcja CBŚP w Inowrocławiu. 5 mężczyzn w wieku od 25 do 38 lat trafiło do policyjnego aresztu. Wartość towaru sięga 4 milionów złotych. Byli szykanowani, więzieni i mordowani, przez władze komunistyczne uznawani za zdrajców narodu. Pamięć o żołnierzach wyklętych powraca, ale dziś ponownie mówi się o nich jak o bohaterach. 1 marca w całej Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niezłomnych uczczono też w regionie. Obchody odbyły się m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Solcu Kujawskim i Mroczy. W powojennej Polsce nazywani zdrajcami narodu, dziś przywracana jest im pamięć i uznanie. Walczyli o wolny, niepodległy kraj i za to byli mordowani i torturowani w komunistycznych więzieniach. Jednym z nich był Wacław Polewczyński z Mroczy. Działał w konspiracji, zbierał informacje na temat planów Urzędu Bezpieczeństwa wobec jego współtowarzyszy. Został aresztowany i zamęczony w śledztwie prowadzonym przez UB. Został zakatowany na śmierć. Po prostu został tak pobity potężnie, że zmarł. W tym więzieniu, no i rodzina niestety nie dowiedziała się, gdzie został pochowany. Bo o ofiarach nikt nie miał pamiętać. Takie uroczystości jak ta w Mroczy nie pozwalają zapomnieć. To bardzo ważni ludzie, którzy robili wszystko, aby Polska była Polską. Abyśmy byli wolni i niepodlegli. Ci ludzie nigdy komunistom nie uwierzyli. Ci ludzie wiedzieli, że to Związek Radziecki będzie dyktował Polsce warunki. I dlatego postanowili walczyć. O ich bohaterstwie przypomina Instytut Pamięci Narodowej. Tragiczna historia niezłomnych przedstawia wystawa otwarta dziś przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy. Historycy zachęcają, by przez chwilę zatrzymać się też przy postaci Leszka Białego, jednego z pierwszych żołnierzy wyklętych w Bydgoszczy, który zginął z rąk oprawców Urzędu Bezpieczeństwa. Jego portret zawisł w centrum miasta. Pamięć bohaterów powojennego podziemia antykomunistycznego uczczono w wielu miastach regionu. W Bydgoszczy obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej, gdzie znajdują się szczątki zamordowanych żołnierzy wyklętych, zapalono znicze i złożono kwiaty. W tym miejscu jesienią mają ruszyć prace ekshumacyjne, które pozwolą ustalić, ilu bohaterów jest tu pochowanych. Nekropolia ta była miejscem potajemnych pochówków żołnierzy antykomunistycznego podziemia, pomordowanych w ubeckich kazamatach. Tych, którzy przeżyli mordy i represje, jest już niewielu. Jedną z nich jest Maria Kowalewska z Torunia. Wstąpiłam do Narodowych Sił Zbrojnych i spełniłam swój obowiązek jako dziewczyna, jako Polka. W Toruniu żołnierzy wyklętych uczczono przy Alei Solidarności. Toruń oddaje im cześć jako obrońcom polskiej niezawisłości. Toruń honoruje ich żołnierskie męstwo. Ten dzisiejszy czas i ta dzisiejsza chwila tutaj w Toruniu także powinna nas uczyć tego, że nie można brukać sztandarów,
że trzeba mówić prawdę o tym, co było. Uroczystości związane z upamiętnieniem żołnierzy wyklętych odbyły się w całym regionie. Bydgoszcz, Agata Chyłka. Historia podziemia wciąż nie jest do końca znana. Naukowcy od lat zbierają informacje o żołnierzach wyklętych, szukają miejsc ich pochówku. Takie działania pozwalają ustalić listę zamordowanych i prześladowanych. O odkrywaniu historii Monika Kamińska. W samym centrum Bydgoszczy, przy Wałach Jagiellońskich, zostało rozstrzelanych kilkudziesięciu żołnierzy wyklętych. Ilu ich było dokładnie, nie wiadomo. Instytut Pamięci Narodowej bada każdy trop, który może prowadzić do ustalenia kolejnych nazwisk bohaterów. W każdym regionie Polski niektórzy dowódcy oddziałów, że tak powiem, zasługują na szczególną naszą pamięć i uwagę. Dla Bydgoszczy, moim zdaniem, jedną z takich postaci jest na pewno Tadeusz Ośko, pseudonim Sęp, chociaż tutaj posługiwał się fałszywym nazwiskiem Wojciech Kosowski i pod takim nazwiskiem został skazany na karę śmierci. Działalność konspiracyjna Sępa rozpoczęła się podczas okupacji. Już wtedy jako żołnierz AK uczestniczył w brawurowych akcjach na terenie Lublina. Uciekając przed aresztowaniami, przyjechał do Bydgoszczy. Tu został aresztowany przez NKWD i skazany na rozstrzelanie. Spoczął na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej. Dziś wiadomo, że w tej ziemi leży 51 żołnierzy wyklętych. Wielu z nich nadal jest anonimowych. Na Kujawach i Pomorzu najwięcej oddziałów żołnierzy wyklętych działało tam, gdzie mogli się ukryć, czyli w lasach. W przypadku Kujawsko-Pomorskiego, oczywiście to są Bory Tucholskie, ale również okazuje się, że najwięcej oddziałów było jakby na obrzeżach naszego województwa, czyli Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie, Włocławek, Nieszawa, Aleksandrów Kujawski. Oddziały żołnierzy niezłomnych liczyło od kilku do nawet 100 osób. Jedna z najsłynniejszych akcji miała miejsce w Borach Tucholskich. Tu partyzanci Żelaznego z 5. Brygady Wileńskiej Łupaszki w maju 1946 roku w jeden dzień rozbili 7 posterunków MO i UB. Żołnierze niezłomni działali z zaskoczenia. Po kolejnych akcjach przerywali łącza telefoniczne. O akcji informowało m.in. radio BBC. Losy żołnierzy wyklętych to wciąż nieodkryta karta historii Polski. Historia bolesna, ale pozwalająca na budowę tożsamości narodu. Pamięć o żołnierzach wyklętych to wyraz szacunku każdego z nas. Bydgoszcz, Monika Kamińska. A więcej o historii w rozmowie dnia o 19:00. Zaprasza Grażyna Rakowicz. Witam. Witam Ciebie, Jarku, witam Państwa. Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, czy wreszcie przyjaciele i rodziny tych, którzy zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu już odeszli, pukali przez lata do wielu drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd tym niezłomnym żołnierzom. Ale przez lata odpowiedzią była cisza. Dlaczego? O tym m.in. w rozmowie dnia. Moim gościem będzie dr Alicja Paczowska-Hałkę, historyk z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Już teraz gorąco zapraszam na 19:00. Dokładnie za miesiąc rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Samorządy zatrudniają nowe osoby, prowadzą szkolenia i czekają na ostateczny wzór wniosku. Ma być dostępny dla rodziców od 15 marca. Urzędnicy mają nadzieję, że na czas gotowy będzie program informatyczny do obsługi świadczeń przygotowany przez ministerstwo. Tymczasem rodzice niecierpliwie dopytują o szczegóły. Do tej pory szkolna sekretarka, od 1 kwietnia także pracownik urzędu. W szkołach już wyznaczono osoby, które będą odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczeń 500+. Dzień pracy wydłuży się o 3 godziny, bo dokumenty mają być przyjmowane od 16 do 19. Ale nowe obowiązki to dodatkowe pieniądze. Tak naprawdę nie wiemy, jaka to ma być kwota i jakie to będą pieniążki, ale coś tam ma być. Rodzice zainteresowani świadczeniem już pytają o szczegóły. Formularze wniosków będą mogli pobierać w szkołach lub z internetu od 15 marca. Interesuję się i pewnie bym się ucieszyła, gdybym szybko dostała. No nie ukrywam, pieniążki są potrzebne. Będę mogła dziecku zafundować aparat ortodontyczny, na który w tej chwili na przykład mnie nie stać. Tylko w samej Bydgoszczy utworzono 60 punktów przyjmowania wniosków. Będą one działać najczęściej przy szkołach podstawowych. W przyszłym tygodniu ruszają szkolenia, a lada dzień ratusz ogłosi nabór na 30 nowych etatów związanych z wypłatą świadczeń 500+. Największe szanse mają osoby z wyższym wykształceniem po administracji. Żeby to była osoba, która już gdziekolwiek pracowała w jakiejś jednostce budżetowej bądź w administracji, ale są też stanowiska, gdzie jest wymagane wykształcenie ekonomiczne.
ekonomiczne. Urzędnicy liczą, że program komputerowy do obsługi 500+, który przygotowuje ministerstwo, zadziała sprawnie. Ma on pobierać informacje potrzebne do wydawania decyzji. Te firmy tutaj też do tego bardzo poważnie podeszły i zdaje się, że też to wszystko będzie gotowe. Także tutaj chyba każdemu zależy na tym, żeby ten program jak najlepiej został wdrożony. W kwietniu okaże się, jak zadziała system, natomiast niemal pewne jest, że Bydgoskie Centrum Świadczeń Rodzinnych zostanie zlokalizowane w budynku zespołu szkół nr 1 przy ulicy Nakielskiej. Radni przyjęli już uchwałę intencyjną związaną z przeniesieniem szkoły na ulicę Fredry. Choć dla kadry i uczniów będzie to trudne, nie wszystkie pracownie uda się przenieść. I nigdzie nie będzie nam lepiej. Naprawdę przykre to jest tak zmieniać miejsce. Budynek ma być gotowy na potrzeby urzędu po wakacjach. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Jeszcze jedna ważna informacja. Od dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy działa infolinia dotycząca ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Numer tej infolinii to 0800 500 112. Od godziny 8 do 14 można uzyskać wszelkie informacje. A o przygotowaniach do wypłaty pieniędzy więcej jutro na naszej antenie w programie Samorządni. Zapraszamy o 17.35. I kolejne informacje. 4 miliony złotych to wartość znalezionej przez policję tak zwanej krajanki tytoniowej i maszyn do produkcji papierosów. Niedaleko Inowrocławia zlikwidowano kolejną nielegalną fabrykę. 5 osób usłyszało zarzuty. 3 miesiące spędzą w areszcie. Do tej akcji funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przygotowywali się bardzo dokładnie. Drobiazgowe dochodzenie doprowadziło ich do magazynów pod Inowrocławiem. W budynku ukrywało się 5 osób, 4 obywateli Ukrainy i Polak w wieku od 25 do 38 lat. Funkcjonariusze zatrzymali będące tam na miejscu osoby. 5 mężczyzn w wieku od 25 do 38 lat trafiło do policyjnego aresztu. W magazynach przestępcy uruchomili nielegalną wytwórnię papierosów. Policjanci i przedstawiciele Izby Celnej z Torunia i Warszawy zabezpieczyli w tym miejscu maszyny do uzdatniania tytoniu, urządzenia do krojenia liści i produkcji papierosów. Znaleziono również opakowania znanej marki. Samej tak zwanej krajanki, czyli pociętych liści tytoniu, było w tym miejscu ponad 6 ton. Wartość maszyn i tytoniu funkcjonariusze oszacowali na ponad 4 miliony złotych. Na taką samą kwotę mógł zostać oszukany skarb państwa. Zatrzymane osoby usłyszały w prokuraturze w Inowrocławiu zarzuty przechowywania wyrobów akcyzowych znacznej wartości. Część z nich tak przyznała się do winy, niektórzy z nich złożyli też wyjaśnienia. W dniu 26 lutego prokurator skierował wobec wszystkich podejrzanych wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie, grozi im 10 lat więzienia. To już kolejna zlikwidowana fabryka papierosów. Miesiąc temu funkcjonariusze rozpracowali grupę prowadzącą taką nielegalną działalność pod Włocławkiem. Ten proceder, jak zauważają funkcjonariusze, jest dla przestępców bardzo opłacalny, a grożą za niego stosunkowo niewielkie kary. Tytoń i papierosy przemycane są zwykle za zachodnią granicę Polski, gdzie ich sprzedaż jest jeszcze bardziej dochodowa. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Pokażemy największy na świecie radioteleskop w Puerto Rico, który odwiedziła ekipa programu Astronarium TVP3 Bydgoszcz. I wsiądziemy na rower aglomeracyjny, który rusza mimo zimowej aury w Bydgoszczy i Toruniu. Rodzice, macie wybór, informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. A chodzi o decyzję w sprawie edukacji 6-7-latków i wychowania przedszkolnego. Poseł PiS Joanna Borowiak zachęca rodziców do zapoznania się z publikacją i kontaktów ze specjalistami. Rodzice, macie wybór. Ta publikacja ma pomóc rodzicom w podjęciu decyzji. Poseł Joanna Borowiak przekonuje, że to właśnie rodzice 6- i 7-latków najlepiej wiedzą, czy ich dziecko jest gotowe rozpocząć edukację w szkole. Podwyższając wiek obowiązkowego podjęcia nauki przez dzieci do lat 7, Prawo i Sprawiedliwość wyszło naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Daliśmy wybór rodzicom. To oni mają decydować o tym, w jakim wieku, czy w wieku 6 czy 7 lat ich dziecko ma podjąć edukację szkolną. Publikacja dla rodziców jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ten poradnik, który jest, pokazuje, jak ważne jest to, żeby podjąć właściwą decyzję odnośnie tego, gdzie dziecko powinno się w danym momencie znajdować, w zależności od swojego rozwoju. W każdy poniedziałek marca we włocławskim biurze poselskim Joanny Borowiak dyżurować będą eksperci od edukacji. A temat edukacji wraca także z innego powodu. Dziś w wielu miastach regionu, m.in. w Toruniu i Inowrocławiu, ruszyła elektroniczna rekrutacja dzieci do szkół podstawowych. Obowiązkowo mają być tam zapisane dzieci 7-letnie, natomiast od rodzica zależy, czy zdecyduje się zapisać 6-latka. Pojawiły się jednak pytania, czy obecna rekrutacja nie powinna odbywać się według starej ustawy. Odpowiedzi szukał Wiktor Sumliński. Specjalne zaproszenie już na samym wejściu. To najbardziej widoczny znak, że w wielu miastach regionu rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mogą zgłosić dziecko przez internet lub osobiście w placówce. My już jesteśmy po drzwiach otwartych w naszej szkole. Zachęcaliśmy rodziców, aby zapisywali dzieci właśnie do naszej szkoły. Tak robi prawdopodobnie większość placówek. Dyrektorzy podkreślają, zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków to mniej pierwszoklasistów w podstawówkach i mniej pracy dla nauczycieli. Obawiamy się, że będzie drastycznie mniej, powiem tak. Liczymy na 3 klasy. Ale jak to będzie, czas pokaże. My jesteśmy w ogóle szkołą integracyjną, gdzie mamy dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami. Liczymy na utworzenie takiej klasy. Czy to się uda? Zobaczymy. Niewiadomych jest więcej. Rekrutacja do szkół już ruszyła, a ustawa znosząca obowiązek szkolny z 6-latków ma wejść w życie dopiero 1 września tego roku. Dlatego samorządowcy pytają, czy obecny nabór nie powinien odbywać się w oparciu o starą ustawę. Czytając prawo wprost, musimy dojść do wniosku, że to 6-latek powinien być w tej chwili zarejestrowany w szkole. Natomiast znając intencje ustawodawcy, wiemy, że chodzi o 7-latka. Samorządowcy apelują o doprecyzowanie ustawy w formie tzw. przepisów przejściowych, które wyjaśniałyby bieżącą sytuację. Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada, że nie ma takiej potrzeby. Od 1 września 2016 roku obowiązkiem szkolnym będą objęte tylko dzieci 7-letnie, a 6-latki, jeśli taka będzie decyzja rodziców. Zatem rodzic 6-latka nie ma obowiązku zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. W obowiązujących przepisach oświatowych nie ma luki. Nie ma też potrzeby wprowadzania przepisów przejściowych. Podobnego zdania jest także m.in. posłanka Prawa i Sprawiedliwości Iwona Michałek. Specjalnie dosyć mocno spieszyliśmy się z tą ustawą po to właśnie, żeby dzieci w tym roku, w roku szkolnym 2016-2017 poszły do szkoły już według nowych przepisów. Już teraz wiadomo, że część samorządów zamierza przeprowadzić rekrutację zgodnie z intencją ustawodawcy. W Toruniu czy Lubiczu będą obowiązkowo objęte nią wyłącznie 7-latki. Zrobilibyśmy krzywdę i rodzicom, i dzieciom, i sami sobie. Wprowadzilibyśmy zamieszanie, gdybyśmy postępowali inaczej. Bieżąca rekrutacja kończy się 31 marca. Toruń, Wiktor Sumliński. To największy radioteleskop na świecie i miejsce jednych z najważniejszych odkryć astronomicznych ostatniego wieku. Ekipa programu Astronarium TVP3 Bydgoszcz odwiedziła obserwatorium Arecibo w Puerto Rico. Właśnie tam swojego przełomowego odkrycia dokonał polski astronom profesor Aleksander Wolszczan. Nasza ekipa miała okazję spotkać się z nim na miejscu. A więcej będzie można zobaczyć już wkrótce na naszej antenie. GoldenEye. W tym filmie o przygodach Jamesa Bonda uwieczniony został właśnie radioteleskop Arecibo. Zainteresowaniu Hollywood nie ma się jednak co dziwić. Obserwatorium położone w górach Puerto Rico to miejsce jakby żywcem wyjęte z planu filmowego. Ale to nie science fiction, tylko czysta nauka. Radioteleskop Arecibo to bez wątpienia jedno z najbardziej niesamowitych takich miejsc na Ziemi. A my jesteśmy teraz w punkcie, z którego można najlepiej uświadomić sobie zapierającą dech w piersiach skalę tego urządzenia. Pod nami rozpościera się gigantyczna czasza o średnicy ponad 300 metrów. Ale my jesteśmy 150 metrów nad jej powierzchnią. Trudno powiedzieć, co robi większe wrażenie. Ogromny dysk czy zawieszona wysoko nad nim aparatura.
Pewne jest jedno. Wszystko to stwarza naukowcom unikalne możliwości. To jest bardzo proste. Największy teleskop, najbardziej czuły teleskop, można nimi robić naprawdę niesamowite badania. Profesor Aleksander Wolszczan właśnie z tego miejsca jako pierwszy odkrył planety krążące wokół pulsara, gwiazdy zupełnie innej niż Słońce. To był prawdziwy przełom. Planet odkrywano już ponad 3000 i ta liczba zmienia się codziennie, także trudno nie mieć uczucia, że to się w pewnym sensie zaczęło od planet pulsarowych. Obserwatorium Arecibo ma jednak także inne zastosowania. Gigantyczna antena służy jako kosmiczny radar do wykrywania ciał grożących zderzeniem z naszą planetą. Jeśli ustalimy precyzyjnie, gdzie planetoida się znajduje i jak szybko się porusza, to możemy przewidzieć, gdzie zawędruje w przyszłości i czy nie znajdzie się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Ogromny radioteleskop ciągle nasłuchuje też sygnałów z kosmosu, szukając śladów obcych cywilizacji. Właśnie dlatego oprócz agenta 007 pojawiła się tu także Jodie Foster w filmie Kontakt i kto wie, może ta wizja akurat się kiedyś spełni. Arecibo, Bogumił Radajewski. No to proponuję zejść na ziemię. Bydgoszczanie niczym mieszkańcy Skandynawii czy Holandii pokochali jednoślady. Rowery miejskie podbijają serca mieszkańców. Ruszył właśnie kolejny sezon. W Bydgoszczy i w Toruniu od dziś można wypożyczać jednoślady w kilkudziesięciu stacjach. Zapalonych cyklistów nie zniechęciła nawet kapryśna pogoda. Zima zaskoczyła rowerzystów, ale dla chcącego nic trudnego. 1 marca ruszył nowy sezon roweru miejskiego w Bydgoszczy i w Toruniu. No to czas na przejażdżkę. Wystarczy zaledwie minuta, żeby wypożyczyć rower i wyruszyć w drogę. W Bydgoszczy taki transport stał się konkurencją dla komunikacji miejskiej. Podróż jest szybka, tania, zdrowa i przede wszystkim przyjemna. Jeżeli jest dobra pogoda, to czemu nie? Ale nawet gdy pogoda meteorologicznej wiosny nie przypomina, to chętni na rowerową wycieczkę się znaleźli. 300 rowerów w 37 stacjach jest gotowych do wypożyczenia. Przygotowaliśmy wszystkie, bo każdy rower był sprawdzany. Nie w każdym trzeba było coś reperować oczywiście, ale każdy był obejrzany, dotknięty, wyczyszczony i przejrzany. Bydgoski rower miejski, choć został uruchomiony zaledwie rok temu, zrobił prawdziwą furorę. Ponad 500 000 razy wypożyczono aglomeracyjne jednoślady. To rekord wśród polskich miast. Stacje są fajnie rozmieszczone, w przemyślany sposób jest ta odległość 20 minut bezpłatnej podróży zachowana między poszczególnymi stacjami i to sprawiło, że to po prostu działa. Jak wynika ze statystyk, jedynie mieszkańcy Dublina i Barcelony częściej korzystają z miejskiego systemu. Każdy bydgoski rower był wypożyczany codziennie średnio 8 razy. Jeżeli przeliczymy liczbę u nas rowerów na liczbę mieszkańców, zdecydowanie jesteśmy niekwestionowanym liderem. To tutaj żeśmy odjechaliśmy bardzo, bardzo, bardzo mocno. Drogowcy planują budowę nowych ścieżek na ulicy Grunwaldzkiej, Kruszwickiej, Forza i Jagiellońskiej. Na miejski rower wsiedli też torunianie. Mogą korzystać z 300 jednośladów i podróżować pomiędzy 28 stacjami. Od teraz rower można wypożyczyć jeszcze szybciej z pomocą mobilnej aplikacji. Wystarczy doładować rowerowe konto i w drogę. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski. Zobaczymy, czy w wiadomościach sportowych jest coś o kolarstwie. O tym już Mirosław Wysocki, witam. Dobry wieczór Państwu. Jak już informowaliśmy w naszych programach sportowych, Wojciech Knapik z Zawiszy Bydgoszcz wywalczył w węgierskim Győr kwalifikację olimpijską w konkurencji pistoletu pneumatycznego 60 strzałów 10 metrów. W finale nasz strzelec zajął 8 miejsce. Dzisiaj podzielił się swoją radością z dziennikarzami. Dla Wojciecha Knapika będą to już trzecie igrzyska olimpijskie w karierze. Wcześniej był w Atenach w 2004 roku i w Pekinie w 2008. Jest czwartym reprezentantem Polski w strzelectwie, który wystąpi w igrzyskach w Rio de Janeiro. Ponadto powiemy o zimowej dyscyplinie karlingu i może nie o rowerach, ale o motokrosie, a konkretnie o zaczynającym dopiero karierę motokrosową młodym zawodniku. Zapraszam po wieczornym wydaniu zbliżeń. Na pierwszy marcowy poranek przywitał nas białą scenerią, czy także w kolejnych dniach zamiast wiosennego słońca czeka nas powrót zimy. O tym już Magda Żakowska. Witam.
Przepraszam Państwa, mamy kłopoty techniczne. Oczywiście prognoza pogody na naszej antenie już za chwilę, bez problemów z dźwiękiem. Przypomnę teraz informacje dnia. Niezłomni w walce o wolną Polskę i wyklęci przez powojenny rząd. Został zakatowany na śmierć. W regionie trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To bardzo ważni ludzie, którzy robili wszystko, aby Polska była Polską. Nowi pracownicy, szkolenia i program informatyczny. Samorządy przygotowują się do realizacji programu 500+. Zdaje się, że też to wszystko będzie gotowe. Za miesiąc ruszy przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczeń. Nie ukrywam, pieniążki są potrzebne. 6 ton nielegalnej krajanki tytoniowej, 5 aresztowanych osób. Akcja CBŚP w Inowrocławiu. 5 mężczyzn w wieku od 25 do 38 lat trafiło do policyjnego aresztu. Wartość towaru sięga 4 milionów złotych. Teraz kończymy, za chwilę rozmowa dnia, a my spotkamy się ponownie o 21.45. Do zobaczenia.